Bardzo się cieszę, że w miejscu, gdzie od już ładnych paru lat funkcjonuje tak świetnie działający i prosperujący podmiot jak Szkoła Sportowa SMS Rysowia, dojdzie do jej spektakularnego rozwoju, do budowy szkoły, bursy, co jest tak bardzo potrzebne dla przecież wyławiania, kształtowania i edukacji największych sportowych talentów. Dzięki temu przedsięwzięciu na terenie miasta Rzeszowa powstanie baza niezwykle istotna dla rozwoju sportowego, rozwoju w całokształcie naszej młodzieży. Chcę Was zapewnić, że dalej SMS może liczyć na Radę Miasta Rzeszowa i na wsparcie. Gratuluję Maciejowi tej wytrwałości, tej energii i konsekwencji w dążeniu, bo ten projekt ewoluował. Zaczęliśmy od namiotów, w tej chwili budujemy obiekt. No moje marzenie, żeby przyjść na ten obiekt, za rok otworzyć, przeciąć wstążeczkę ładne i żeby zacząć, szkoła przyjęła ludzi, zaczęła pracować. No moje marzenie jest jeszcze kilka marzeń, żeby ci młodzież grała w zespołach nie tylko wiejskich, ale też w pierwszej naszej drużynie. Pierwsza drużyna jest budowana przede wszystkim na młodzieżowcach, wychowankach Rzeszowi. Odkąd pracuję, jestem, funkcjonuję w Rzeszowi, zawsze czyniłem starania, aby zawodnicy z Rzeszowi byli promowani, występowali w pierwszej drużynie, oni zawsze oddawali nam serducho. Projekt realizowany był przez kilka lat. Cieszył takie inwestycje i cieszy świadomość inwestora, ponieważ projekt ewoluował już w trakcie realizacji jego koncepcji. Budynek dwufunkcyjny, najniższa część kondygnacyjna pełni funkcję sal lekcyjnych i laboratoryjnych wraz z zapleczem administracyjnym, natomiast pozostałe dwie kondygnacje pełnią funkcję stricte bursy szkolnej. Czyniliśmy starania, aby przygotować się do tej jakże ważnej dla naszej instytucji inwestycji i mamy nadzieję, że 1 września 2023 roku będziemy mogli wspólnie świętować rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w nowej placówce. Liczymy też na to, że rodzice, którzy powierzą wychowanie naszych zawodników, naszych małych sportowców nam, będą też również z tego powodu zadowoleni, a sama nowa placówka będzie dla nas dużą reklamą i też będzie świadczyła o naszym poziomie sportowym i edukacyjnym. Budowa nie należy do strasznie skomplikowanych, natomiast no, czas, który musimy ją zrealizować w ciągu jednego roku, potężnie wykończyć w miarę szybko, sprawnie i bezpiecznie, będzie wymagało od nas troszeczkę dużo wytrwałości. No i tak naprawdę wyzwaniem będzie czerwcowe zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na połowę sierpnia, żeby nasza młodzież mogła już 1 września rozpocząć naukę.